nie tylko, że wygramy, ale... Przyszła na pewno, wiedzieliśmy od początku, o co gramy. Mieliśmy nakazane w szatni tylko 3 punkty, jesteśmy od pierwszej minuty zmotywowani, chcieliśmy tego dokonać. Nieważne, w której minucie wpadła bramka, ważne, że zwyciężyliśmy i to się liczy. No. Ta pozycja, na której pan grał, czy to jest ta, taka odpowiednia, która powinna być od początku do końca, czy nie? Bo trener Rafał Wójcik troszeczkę mieszał, wydaje się. Przyszedłem tutaj, miałem nakazane od razu, że lewa pomoc jest dla mnie, atak jest zarezerwowany, także pojęcie, gdzie będę grał, cieszę, że grałem, w końcu systematycznie zacząłem grać. No i mam nadzieję, nowy trener, tak jak mówią, każdy ma nową kartę. Trzeba trenować w każdym treningu, no a co trenery wystawi na mecz, no to każdy od początku. Nie obawialiście się, że jakiś była do końca 15 minut czerwona kartka, że znowu nie uda się, że... Wiadomo, no stanęli wszyscy 10 z tyłu, no mieliśmy, atakowaliśmy praktycznie wszystkimi zawodnikami, co mieliśmy to wrzucaliśmy, no i mieliśmy taką siłą nadzieję, że jakaś rzutka, magiczne dotknięcie wpadnie i zwyciężymy, no i udało się, o to nam chodziło właśnie. Te 3 punkty troszeczkę oddechu, te wyniki nie są dzisiaj najlepsze dla nas w tych meczach, ale 3 punkty są, tak? Czyli co? 2 mecze jeszcze wygrać u siebie, a wyjazdek punkcik. No wiadomo, no dzisiaj miałyby 3 punkty są. Trochę tlenu złapaliśmy, teraz jedziemy na Kotwicę. Mam nadzieję, że wygramy kolejny mecz. No i wygramy 2-3 mecze i już będzie spokojnie, spokojne utrzymanie i potem będą grać młodzieżowcy. Jakie wrażenie po zmianie trenera? Wiadomo, no, nowa, jak to mówią, nowy trener, nowa miotła, no zobaczymy, mieliśmy na razie 2 treningi, teraz będziemy mieć więcej czasu z trenerem, no widać, że gra jest na plus, nie boję się tego powiedzieć, no i mam nadzieję, że co tydzień będzie lepsze jeszcze wyniki i lepsza gra. Na pewno porażka, która nas bardzo boli, nie? Bo kogo nie boli porażka w 94 minucie, chłopacy z mojej drużyny zostawili bardzo dużo zdrowia. Wiedzieliśmy, że będzie to bardzo ciężki mecz, zresztą w tej drugiej lidze są wszystkie mecze. Walka, ambicja, zaangażowanie. Drużyna ze Stalowej Woli akurat też tam to pokazała, bo to nie był tam mecz dla koneserów piłki nożnej, ale tak się grało utrzymanie. Ja nie ukrywam, my cały czas zbieramy te punkty, a żeby nie spaść z tej ligi, wiedzieliśmy, że nastąpiła zmiana trenera, to jest zawsze jakiś tam dodatkowy bodziec, no ale przyjechaliśmy tutaj z myślą o zwycięstwie. Plany nam się trochę pokrzyżowały, jak dostaliśmy tą czerwoną kartkę. Nie wiem, czy była, czy nie była. Nasz chłopak na pewno nie miał zamiaru kogokolwiek sfaulować, bo wszedł przodem do piłki. Decyzja sędziego, nie będę dyskutował ani ich oceniał. Trochę to nas jakoś wybiło z uderzenia. Nie myśleliśmy już o tym, ażeby zdobyć bramkę. Zepchnęła nas drużyna Stali w ostatnich minutach do defensywy. No i chyba myślę, że szczęśliwa bramka. No, w przekroju tego całego meczu to taki mecz no, na remis. Mieliśmy jakąś tam poprzeczkę, mieliśmy parę sytuacji do strzelania bramki, ale nasz zespół nie grał dobrego meczu dzisiaj. Było za dużo nerwowości, za dużo strat piłek. Mogliśmy fajne kąty tu wyprowadzić. Myślałem, że przy tej ławce tam umrę ze złości, no ale tak to wygląda. Tak to wygląda. To nie są chłopacy z Ekstraklasy czy tam z Bundesligi. Ja im mogę tylko jeszcze raz podziękować, współczuję i bo siedzą w tej szatni załamani, no ale taka piłka. Mamy jeszcze 6 bardzo, bardzo ważnych meczy i powiedziałem, my od początku walczymy o utrzymanie i myślę, że też tu w Stalowej Woli będą nam kibicować, bo gramy i z Rowem, i z Rozwojem, więc będziemy wam pomagać, a wy pomagajcie nam. No, życzę wam też utrzymania, tak samo jak myślę, że wy nam też będziecie trzymać kciuki. Dziękuję. No cóż, ja chyba będę... Krócej, bo objąłem zespół 2 dni temu, szczerze mówiąc jeszcze wszystkich dobrze nie poznałem. Na pewno skupiliśmy się na tych zawodnikach, którzy będą grali w tym dniu i z trudnym przeciwnikiem, bo Gryf rzeczywiście no, to jest drużyna, z którą trzeba się nacharować, nie tylko napracować, ale nacharować, żeby wyszarpać. No i my to zwycięstwo w taki sposób właśnie osiągnęliśmy. No, mogę się tylko cieszyć, mam nadzieję, że z każdym treningiem, z każdym dniem ta drużyna będzie uwierzy przede wszystkim w siebie, będzie grała lepiej, konsekwentniej, skuteczniej, bo potencjał widzę w tym zespole, co zostało potwierdzone dzisiaj. Natomiast na pewno potwierdzam, bo pracowałem ostatnio, chyba to jest, zaczyna się mój 3 sezon w tej drugiej lidze, tu jest wojna. Widać było, że motorycznie, warunkami fizycznymi Gryf nad nami górował, więc stąd powiedzmy to nasza gra taka po ziemi, długie rozgrywanie tych piłek, przygotowywanie tych akcji też wyszło nam
Nie wiem, czy to sytuacja w tabeli, taka nerwowość powodowała, że nie potrafiliśmy zakończyć strzałem, bramką takich akcji, no ale jak to się mówi, ta ostatnia akcja nas osobiście zadowoliła, bo dała nam 3 punkty, jakże bezcenne.